jest uchwała określająca wysokość sumy, do której burmistrz może zaciągać zobowiązania. Pani radna Rydzewska, proszę. Chciałam się zapytać, dlaczego, bo powiem, że nie ma parafii, ale co tam w tym jest na oryginale, jest. Na wszystkich oryginałach jest tylko dlatego, że pan mecenas jest w czwartek, a natomiast no, czasami jest, bo nieraz jest tak, że była na tej pierwszej wersji, ale potem jak czasami trzeba ją poprawić jeszcze, i niestety w czwartek dopiero mecenas może po raz drugi parafować. Tak, ale to się wystarczane na materiały. Nie, oczywiście inna, więc można może sobie jeszcze raz. Bo w finale jest parafowane, także wszystkie są parafowane. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są może do tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny. Ja rozumiem, że to jest zabezpieczenie tego, co spadło z tego roku. Tak, po to, żeby przeszło na przyszłość. Czy ten opłatność jest to po prostu opóźnione, to jest. Nie, to znaczy po to, żebyśmy mogli w umowie aneksować termin, że załóżmy, że umowa określała wielkość kwoty, bodajże nie pamiętam, czy milion 100, że to będzie zobowiązanie tegoroczne. Natomiast te 400 tysięcy chodzi o to, że będziemy płacić i odbierać towar, będziemy w przyszłym roku realizować to zadanie po prostu w takiej wielkości, które chcielibyśmy przerobić. I teraz jest sprawa tego rodzaju, albo tą umowę negocjować, żeby się zgodził ktoś się obniżyć, ale to zapewnie, że będzie ją realizował następnie przy przyjętej warunkach tej umowy. O to was proszę. Czy jeszcze jakieś pytania są? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, proszę o podniesienie ręki.